Dzień dobry. Dlaczego kobiety powinny same mówić o swoich sprawach? Chciałabym na to pytanie móc odpowiedzieć, parafrazując Justina Trudeau, premiera Kanady. Pewnie słyszeliście, kiedy w 2015 ktoś go zapytał, dlaczego w pana rządzie połowa ministrów to są kobiety? A on odpowiedział, because it's 2015, bo mamy 2015 i to był koniec jego odpowiedzi. Więc chciałabym na to pytanie po prostu powiedzieć, bo mamy 2018 i skończyć na tym tę rozmowę, ale niestety jesteśmy w Polsce i to wyjaśnienie nie wystarcza, bo w naszym kraju jesteśmy bardzo, bardzo daleko od tej sytuacji, kiedy kobiety mogłyby stanowić połowę osób zaangażowanych w zarządzanie różnymi ciałami. I teraz, skąd to wiemy? No oczywiście takie podstawowe rzeczy na pewno są dla was jasne, czyli wszyscy wiecie, że w polskim parlamencie jest około 27% kobiet, od 24 do 27, to zależy w ostatnich rozdaniach. W ciałach zarządzających różnych firm to też są zwykle liczby na tym poziomie, ale przekłada się to na wszystkie właściwie obszary życia, które są badane. Wiemy na przykład, że wśród studentek i studentów akademii artystycznych mamy zwykle około 80% studentek i 20% studentów, ale kiedy akademii, czyli uczących, ona się odwraca. 80% i 20% profesorek. Wszystkie z badań wynika, że bardzo często odpowiedź na pytanie, między innymi właśnie w tym badaniu, kiedy badano uczelnie artystyczne, brzmi, bo kobiety nie są zainteresowane karierą akademicką. Tak mówią ci, którzy są osadzeni w pozycji władzy. Natomiast kiedy zapytano studentki i absolwentki, to okazało się, że ich odpowiedź była oczywiście zupełnie przeciwna. Tak, owszem, są zainteresowane karierą akademicką, tylko warunki są takie, że to się nie udaje. Bardzo ważnym obszarem, w którym to się też nie udaje, są media. I ten obszar jest mi bliski, bo przez ostatnie kilka lat pracowałam jako dziennikarka. Były dwa bardzo ważne badania zrobione w tej materii. Jedno zrobił w 2014 roku Piotr Pacewicz razem z Anną Dryjańską, a dwa lata później, w 2016, Kongres Kobiet zrobił taki bardzo duży raport. W obydwu badaniach chodziło o podobny zakres, czyli zbadano najważniejsze programy informacyjne i publicystyczne w telewizjach i w stacjach radiowych. I co się okazało? No okazało się, że obecność kobiet w tych programach nie wykracza poza 14%. 14% zapraszanych osób, ekspertek, polityczek i tak dalej to są kobiety, cała reszta to są mężczyźni. Jeśli chodzi o osoby prowadzące te programy, to tutaj bywało trochę lepiej, ponieważ niektóre programy po prostu prowadzą wyjątkowo kobiety, nie wiem, gwiazdy w rodzaju Moniki Olejnik, natomiast oczywiście przeważali tu mężczyźni. Natomiast jeśli chodzi o zapraszanych gości także poza tymi ekspertkami i polityczkami, czyli osoby na przykład, z którymi robi się filmy na ulicy i które się wypowiadają, to tendencja była taka, że wśród osób, które są podpisywane, czyli u których zasięga się opinii i się je podpisuje, 80% to byli mężczyźni, natomiast wśród osób, które nie są podpisywane, czyli są takim bezimiennym głosem ulicy, zdecydowaną większość stanowiły kobiety. Jest to rzeczywiście jakby ta dysproporcja jest dosyć gigantyczna, obydwa badania to potwierdziły. Ja pracując w krytyce politycznej brałam udział w projekcie, który się wydarzył w efekcie tego pierwszego badania w 2014. Było to powstanie portalu ekspertki.org. Ten portal powstał dlatego, że częścią tego badania z 2014 było zadanie pytania wydawcom tych programów, dlaczego nie zapraszają u licha kobiet. I odpowiedzi były trzy. Pierwsza odpowiedź kluczowa była taka, bo nie liczy się płeć, tylko profesjonalizm. No i teraz zastanówcie się, pewnie żeście oglądali jakieś programy publicystyczne ostatnio, czy na pewno liczy się profesjonalizm. Druga odpowiedź była taka,
Nie mamy telefonów do żadnych kobiet. Mamy telefon do mężczyzn. Okej. Okay. Trzecia odpowiedź była taka. Kobiety nie chcą. Więc dopytywaliśmy, co to znaczy kobiety nie chcą. I odpowiedź była taka, bo jak zapraszamy faceta do programu publicystycznego, to on mówi, dobra, o której? Poproszę taksówkę. A jak zapraszamy kobietę do takiego programu i ona jest na przykład doktor habilitowaną ekonomii, to ona mówi, a na jaki temat będziemy rozmawiać? No, więc ktoś tam jej odpowiada albo mówi, że nie wiadomo. I ona wtedy mówi, ale jakie będą pytania do mnie i kto jeszcze będzie w studiu? No i rzeczywiście dla wydawców to jest problem, bo też zdarzało się, że te kobiety, kiedy okazywało się, że doktor habilitowana ekonomii ma mówić o tam drogach i kolejach, to nam mówiła, no to nie jest mój obszar. Rzeczywiście trudność, więc rzeczywiście dla wydawców mężczyzna, gość jest o wiele prostszy w obsłudze, bo mężczyźni rzeczywiście jakby łatwiej wchodzą w to, dobra, poradzę sobie, będę mówił o tym albo o tamtym. Skoro mnie zapraszają, to widocznie cenią mnie dostatecznie. I to oczywiście nie świadczy źle o mężczyznach. To świadczy o takim przygotowaniu kulturowym, które mamy, z którego wynika to, że kobieta rzeczywiście bardzo często nie wierzy w swoje siły, bez względu na to, jak jest utytułowana i potrzebuje potwierdzenia. Mężczyźni są przyzwyczajeni do docenienia. I teraz, dlaczego to jest ważne? No bo rzeczywiście możemy sobie powiedzieć, no okej, okay, no to nie jest tak, że o jednych sprawach mają mówić faceci, o drugich kobiety i tak dalej. Rzeczywiście nie musi być tak we wszystkich sprawach, ale jest cały zestaw spraw, w których nasze doświadczenia mają perspektywę genderową. I teraz podam wam jeszcze kilka statystyk, które myślę, że to dobrze obrazują. Wśród osób, które mają najniższą emeryturę krajową na poziomie około 1000 zł, 90% stanowią kobiety, a 10% mężczyźni. Wśród osób, które mają najwyższą emeryturę krajową, powyżej 5000, 90% stanowią mężczyźni. Wśród osób, które padają ofiarami przemocy domowej, ponad 90% stanowią kobiety i dzieci. Tylko parę procent osób padających ofiarami przemocy domowej to są mężczyźni. Wśród osób, które opiekują się po rozpadzie związku jakiegokolwiek dziećmi i na nich spoczywa odpowiedzialność za rodzinę, 65% samotnych rodziców to są kobiety, w 5% wypadków to są samotni ojcowie i w pozostałych to jest na różne sposoby dzielona opieka. Jeśli chodzi o takie rodziny, w których są dzieci z niepełnosprawnościami, ten procent jest jeszcze wyższy na rzecz kobiet. Bardzo często są to rodziny, w których rzeczywiście są same kobiety. I dalej. Wśród osób, które są w ciąży, rodzą dzieci, przerywają ciążę, 100% stanowią kobiety. 100%. Z tego wynika, z tych, mogłabym dalej mówić o tych statystykach, myślę, że rozumiecie, o co chodzi. Po prostu nie wszystkie doświadczenia dzielimy w ten sam sposób. Niektóre doświadczenia są niedostępne z różnych przyczyn, na przykład dla mężczyzn. W związku z tym to, że brakuje kobiecego głosu i kobiecego doświadczenia w debacie publicznej, prowadzi do tego, że pewne rzeczy nie wybrzmiewają lub są niewłaściwie rozumiane. I jest to poważny problem, ponieważ debata publiczna bezpośrednio wpływa na kształtowanie polityki państwa. I może teraz taki przykład, który będzie, nie wiem, wywołujący bardzo duże publiczne emocje. Niechciana ciąża. Więc pomyślmy o tej sytuacji polityki państwa i wpływie genderu na nią przez taką bardzo trudną sytuację. Wyobraźmy sobie, mamy parę, 20-latkowie, ludzie na pierwszym roku studiów, dziewczyna i chłopak, wpadka. Nie wiadomo, czy chcą być razem, nie wiadomo, jak się potoczą ich losy. Niestety nie zabezpieczyli się tak, jak trzeba, ciąża. I teraz pomyślmy o tym, jak w tej sytuacji wygląda sytuacja dziewczyny i jak chłopaka. Szczegółowo. Dziewczyna, jeżeli
zdecyduje się, że chce kontynuować ciążę i urodzić dziecko, bo innej decyzji nie może podjąć obecnie w Polsce, no bo stałaby się przestępczynią, to od tej pory jej życie, jakiekolwiek miała plany, cokolwiek chciała robić, ulega całkowitej zmianie na następne 18-20 lat, o ile dziecko urodzi się zdrowe. Lub do końca jej życia lub życia dziecka, o ile urodzi się chore. Bardzo często to oznacza, że w krótkim czasie ona odejdzie ze studiów, bo nie będzie ich mogła kontynuować, że już na nie nie wróci, że nie wejdzie nigdy na rynek pracy lub przez te wiele lat. Jak wygląda sytuacja chłopaka, który jakby dokładnie w tym samym zakresie jest odpowiedzialny za tę sytuację? Jeżeli się zdecyduje, że z nią zostaje, że są razem, chcą być parą, to są razem, ale kiedy przyjdzie do decydowania, kto zostaje na studiach, to oczywiście zostanie on, dlatego że wiemy, że to jest coś, co sobie powtarzamy jako oczywistość. No wiadomo, że on przecież będzie lepiej zarabiał w przyszłości. Wiadomo, że on będzie utrzymywał rodzinę. To są takie mity, które są wypowiadane, bo wiecie, rodzin, które może utrzymać w Polsce jedna osoba, jest bardzo mało. W Polsce sytuacja jest taka, że żeby rodzina mogła żyć na jakimś poziomie, muszą pracować obydwie osoby. Więc, no ale mamy ten mit. Więc pierwsza sytuacja jest taka, ale chłopak może też podjąć decyzję, że to była przypadkowa sytuacja i że on nie chce być w tym związku. Może odwrócić się i odejść. Co wtedy robi państwo? No państwo wtedy może spróbować skłonić go, żeby płacił alimenty na to dziecko, jeżeli nie chce się nim opiekować. Ale wiemy, że w Polsce jest 1 000 000 dzieci, które nie dostają alimentów. Dług alimentacyjny wobec tych dzieci jest już na poziomie 11 miliardów i państwo jest w stanie ściągać ten dług tylko do poziomu jakiegoś 15% tego długu. Krótko mówiąc, to oznacza, że ta odpowiedzialność właściwie nie działa, tak? To znaczy, że wiemy, że też na to się składa cała sytuacja związana z tym, że powodują nami znowu, także na tym etapie, pewne mity. Te mity są takie, że kiedy płacisz alimenty, to nie płacisz ich na swoje dziecko, tylko dajesz kobiecie, z którą nie masz już nic wspólnego, ona ci nie obchodzi, zwykle myślisz, że jest zła. Ten mit powoduje, że wielu mężczyzn nie płaci alimentów i w związku z tym i wspierają ich w tym też nowe partnerki, matki, siostry i pracodawcy, którzy pozwalają, którzy na przykład wypłacają im część honorariów pod stołem. Krótko mówiąc, opowiadam tę historię, żeby pokazać wam, że w takiej sytuacji, w której na początku mamy współodpowiedzialność dwóch osób za coś, co z ich perspektywy poszło nie tak po prostu, nie byli gotowi, mieli inne plany i tak dalej, rozkład odpowiedzialności wieloletniej za to jest niewspółmierny w wypadku kobiety, dla której to zmienia całe życie, i mężczyzny, który na każdym etapie właściwie może wycofać się z tej sytuacji. A przecież mogłoby być tak, że państwo znajduje, skoro w tak ostry sposób dyscyplinuje kobiety, które nie mogą podjąć decyzji o tym, że nie chcą kontynuować ciąży, to w ten sam sposób mogłoby dyscyplinować mężczyzn. Czyli jednak kary za niepłacenie alimentów lub nie wzięcie współodpowiedzialności za opiekę nad dzieckiem mogłyby być konkretne, jak na przykład zabranie prawa jazdy, wkraczanie komornika i tak dalej, to dałoby się zrobić, ale możecie o tym wiedzieć, że kilka lat temu była taka próba, żeby dłużników alimentacyjnych, którzy po prostu nie płacą bardzo długo, karać tym, że się odbiera im prawo jazdy. I ta próba nie przeszła przez parlament zmiany prawa, dlatego że parlamentarzyści skłonili się ku temu, że byłoby to po prostu niehumanitarne wobec tych mężczyzn. No tak, bo samochód w Polsce jest bardzo ważny. Pokazuję wam te różnice perspektyw i te różnice odpowiedzialności. I właśnie dlatego kobiecy głos, kobieca obecność jest nieodzowna. I tu nie chodzi o to, nie opowiadam wam tego, żeby wam powiedzieć, że faceci źli, kobiety dobre. Nie jest tak oczywiście. Jest tak, że kulturowo i historycznie żyjemy w kraju, tak jak w wielu innych krajach, gdzie po prostu mężczyźni przez wieki dominowali, byli w lepszej, uprzywilejowanej sytuacji
I to nie jest tak, że ktoś bez względu na płeć, kto jest w lepszej i uprzywilejowanej sytuacji, posuwa się sam i mówi, dobra, mam lepiej, ale już nie chcę, zajmijcie moje miejsce, zostań dyrektorką zamiast mnie, ty wejdź do zarządu, ja zrezygnuję, choć ty będziesz prezeską i tak dalej. No to się nie zdarza i to nie jest tak, że to się nie zdarza, bo właśnie mężczyźni, coś jest z nimi nie tak. To się też nie zdarza oczywiście w tych wyjątkowych okazjach, kiedy kobiety są u szczytu władzy. To jest ludzka natura, człowiek sam się nie posuwa, dlatego mamy państwo. I dlatego pewne rozwiązania, które są nam przedstawiane jako przemocowe, to są te rozwiązania, kiedy państwo rzeczywiście działa tak, jak powinno, czyli reguluje pewne sprawy, których sami nie jesteśmy w stanie uregulować, bo zawsze oczywiście no, walczymy o własne interesy. Czy ja mam naprawdę już tylko 25 sekund? O matko, słuchajcie, no, mogłabym jeszcze o tym długo rozmawiać, ale powiem wam tylko tyle, że ja jako dziennikarka rzeczywiście w pewnym momencie doznałam już takiego szału, że to nie może tak wyglądać, oglądając kolejny program publicystyczny Kawa na ławę, gdzie 8 facetów rozmawiało o tym, czy kobiety aby na pewno powinny mieć dostęp do pigułki dzień po, bo naprawdę przecież gryzą je jak cukierki i takie tam rzeczy. I wtedy postanowiłam, że przynajmniej trzeba uwidocznić te problemy. I wtedy stworzyłam program, który się nazywa Przy kawie o sprawie, do którego zaprosiłam różne znane i uznane publicystki i w którym my żeśmy po prostu sparafrazowały to, co mówią nam na co dzień politycy, publicyści, bardzo sławni panowie i co jest dla nas transparentne, bo już się tak przyzwyczailiśmy wszyscy i mężczyźni i kobiety do słuchania tego, że to w ogóle do nas nie przemawia. I w tym programie w czysto kobiecym składzie, oczywiście profesjonalnie stworzonym, a nie poprzez płeć, omawiałyśmy takie sprawy, jak czy Viagra powinna być na receptę, czy masturbacja powinna być karalna, no bo skoro zarodek jest dzieckiem poczętym, to plemnik jest dzieckiem niepoczętym. Możemy to symboliczne myślenie przecież posuwać w nieskończoność. Jak być ojcem? Rozmawiałyśmy o tym w czysto kobiecym składzie, ale bardzo eksperckim. Udzieliłyśmy mężczyznom wielu ważnych rad. Rozmawiałyśmy też o tym, czy bić mężczyzn. No bo skoro pan prezydent naszego kraju powiedział o konwencji antyprzemocowej, że przede wszystkim należy jej nie stosować, bo niszczy polską tradycję, to zaczęłyśmy się zastanawiać, czy rzeczywiście no, ta tradycja na czymś się musi trzymać, więc kobieta jako szyja tym mężczyznom swoim jako głową może spokojnie chyba uderzać o ścianę. No to jest jednak nasza tożsamość, tak? Więc i to sprawiło, polecam wam ten program na YouTubie, że nagle wiele tysięcy osób zobaczyło, że to nie jest przezroczyste, znaczy usłyszało te same słowa w odwrotnym kierunku, wypowiedziane przez kobiety i nagle szaleństwo tych wypowiedzi stało się widoczne. Więc to, co wam polecam, to polecam wam na pewno tego rodzaju uważność, bo bardzo dużo rzeczy, ponieważ słyszymy je na co dzień, stają się dla nas przezroczyste i stają się dla nas niewidoczne. Natomiast one skutkują bardzo konkretnymi na końcu działaniami politycznymi, które sprawiają, że połowa społeczeństwa jest traktowana inaczej niż druga połowa, a to oczywiście działa nie tylko na niekorzyść kobiet, ale także na niekorzyść ich partnerów, ich synów, ich ojców, ich braci, więc na niekorzyść całego społeczeństwa. Więc w ramach na przykład takiej uważności, popatrzcie, tutaj dostałam tę karteczkę i okazało się, że jestem prelegentem, a nie prelegentką. Wiecie, a język polski się odmienia. I nie bez powodu jest tak, że naturalnie brzmi prezes, dyrektor, a nienaturalnie brzmi prezeska, dyrektorka i profesorka, jest to uznawane za kolokwializmy. Język kształtuje to, jak wygląda świat, więc ja zawsze proszę o to, żeby pisać o mnie prelegentka, dziennikarka, radna, aktywistka i namawiam was do tego samego. Naprawdę to jest bardzo ważne dla nas wszystkich, żebyśmy traktowali się nawzajem równościowo. Dziękuję.